Kolejne aktualizacje w sprawie konfliktu Rosja-Ukraina. Jak mogliście zauważyć, wczoraj filmu nie było, pisaliśmy o tym. Wynika to po prostu z tego, że nie chcemy wam robić 30-40 sekundowych filmów, w których aktualizujemy tylko kilka i to często niezbyt znaczących rzeczy. Wolimy to zbierać w większą całość. Dlatego ten film podsumowuje prawie dwa dni. Jak zawsze, powiemy sobie o froncie, o ruchach w polityce międzynarodowej, o różnych państwach robiących różne rzeczy. Nie ma sensu, żebyśmy teraz wam wszystko tłumaczyli. Po prostu lecimy. I jak zawsze, żeby nasze filmy wam się wyświetlały, to zostawcie suba. A aktualizacje wszelkie, tak jak wczoraj na przykład, przeprowadzamy na naszym Instagramie. Więc tam też serdecznie zapraszamy. I co? Zaczynamy z frontem. Ogólnie Załęski twierdzi, że Ukraina trzyma linię frontu i w miarę daje sobie cały czas radę. Brytyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że rosyjska ofensywa na Kijów stoi 30 km od centrum Kijowa i wynika to z twardego oporu Ukraińców oraz z braków w zaopatrzeniu po stronie rosyjskiej. I teraz uwaga. Wiele wiarygodnych źródeł informacji podaje, że Ukraińcom udało się złamać linię frontu i że w pewien sposób otaczają właśnie rosyjskie siły. I ta informacja wydaje się być bardzo legitna. Tak samo jak ta mapa, którą znaleźliśmy, tworzona przez analityka wojskowego, który robi ją na bieżąco. Tutaj możecie to dokładnie zaobserwować. Tylko my tu cały czas podkreślamy, ten kanał jest głównie o polityce. Nie znamy się do końca na wojskowości i dlatego te relacje z frontu są całkiem krótkie i są miejsca w internecie, gdzie znajdziecie je dużo lepsze, ale sama sytuacja wydaje się być dla Ukrainy, w tym konkretnym miejscu wojny, całkiem korzystna. I zanim przejdziemy tej politycznej części, w której czujemy się dużo mocniejsi i tam już uważamy, że możemy wam mówić rzeczy. Ale jeszcze informacje z Mariupola. To portowe miasto jest otoczone, Rosjanie nie wpuszczają z niego cywilów, a także nie wpuszczają do niego pomocy humanitarnej. Do tego mamy ostrzał infrastruktury cywilnej, przez co w mieście brakuje wody, prądu, gazu. Wiecie, o co chodzi. Strona ukraińska jest tym strasznie oburzona i mówi, że to jest otwarty atak na cywili. I w ogóle, już zamykając kwestię frontu, trzeba pamiętać o tym, że obecnie rosyjskie wojska bardzo dużo strzelają w infrastrukturę cywilną, w budynki mieszkalne i tak dalej. I to tyczy się praktycznie wszystkich większych miast, do których oczywiście toczy się ofensywa. Dlatego należy o tym pamiętać, szczególnie w kontekście wydarzeń politycznych, do których właśnie teraz przechodzimy. Zaczniemy sobie od ogłoszenia prowokacji. Szef ukraińskiego MSZ-u na Twitterze podał informację, jakoby rosyjskie wojska ustawiły wyrzutnie rakiet na granicy z Ukrainą, ale ustawiły je w stronę swojego terytorium. I z tego mogłoby wynikać, że Rosja planuje przeprowadzenie jakiejś formy prowokacji, która mogłaby pozwolić im później mówić, że tak, Ukraińcy atakują nas, nasze terytorium i tak naprawdę my się tylko bronimy. I dla jasności, to chyba nikt w to nie uwierzy, ale jednak warto podać tę informację dla takiego szerszego społecznego zrozumienia, że coś takiego może mieć miejsce. Wczoraj odbyła się druga tura rozmów pokojowych, tak to nazwijmy. I te negocjacje nie odbywały się jeszcze dzień wcześniej, tak jak na początku miało to być, dlatego że strona ukraińska nie miała jak dojechać na miejsce. To znaczy nie został im zagwarantowany w żaden sposób bezpieczny przejazd do miejsca negocjacji, co pokazuje w pewien sposób to, w jakim one klimacie się odbywają. Jeśli jesteście stroną, która atakuje i nie jesteście w stanie albo nie chcecie pozwolić stronie atakowanej przyjechać do was bezpiecznie delegacji, no to o czym świadczy? Ukraina a propos rozmów jeszcze przed nimi powiedziała, że żądania Rosji są nie do zaakceptowania, a żeby w ogóle móc cokolwiek osiągnąć, to najpierw powinni przestać bombardować Ukrainę. No nie ukrywajmy, to drugie brzmi na pewno rozsądnie. Łatwiej się prowadzi negocjacje, kiedy twoje państwo nie jest atakowane rakietami. Ławrow stwierdził, że musi podgrzać atmosferę jeszcze przed samymi negocjacjami, jakby to jeszcze było w ogóle potrzebne. Stwierdził w rosyjskiej telewizji, że Zachód przygotowuje się cały czas do ataku na Rosję, a wojna w Ukrainie będzie trwała do samego końca, do spełnienia celu. Jednocześnie stwierdził gdzieś tam, że uda się dogadać i zaprzeczył całkowicie, jakoby Rosja w ogóle myślała cokolwiek o atakach atomowych. Stwierdził, że to zachodni politycy w głowie mają cały czas rzeczy związane z atomem, a Rosja nigdy by na to nie wpadła, nigdy by o tym nie pomyślała i spokojnie, rosyjski narodzie, my się nie damy sprowokować, bo musicie pamiętać, że on to mówił do swojego narodu. Do tego Putin w rozmowach z Macronem, ale też po tych rozmowach stwierdza, że tak naprawdę to nie ma żadnych bombardowań, to jest wszystko antyrosyjska propaganda, żadni cywile nie cierpią i to wszystko jest wyssane z palca, żeby źle pokazać Rosję. Oczywiście, bo w internecie są nagrania tylko ataków na cele wojskowe i tylko w ten sposób jest pokazywana rzeczywistość. Jakby w ogóle nie ma żadnych zdjęć, nagrań, wszystkiego, co bezpośrednio pokazuje ataki na obiekty cywilne. W ogóle. Ale dobra, rozmowy się odbyły i teoretycznie mamy w nich jakąkolwiek zgodę. To znaczy, według Ukrainy Rosja zgodziła się na tworzenie korytarzy humanitarnych z tych obleganych miast. No to w praktyce pozwalałoby uciekać cywilom z tych miast w najgorszej sytuacji. Pytanie brzmi tylko, jak będzie to przestrzegane i czy na pewno zaraz się z tego nie wycofają. Ale dobrze, załóżmy na chwilę, że to zostało przepchnięte, więc jest to jakiś lekki sukces dyplomacji, można powiedzieć. Chociaż w kontekście wydarzeń, no to trzeba poczekać na to, jak to się sprawdzi. Węgry i Orban znowu. Orban w radiu tłumaczy, że sankcje bardzo mocno zabolą Węgrów i że są bronią obosieczną. I generalnie to stwierdzenie można traktować, tu uwaga, tu już analiza, takie fakty. Faktem jest to, że to powiedział, jako z jednej strony próba wymigania się od wspólnej linii z Unią Europejską, która Orbanowi na rękę za bardzo nie jest w bardzo wielu przypadkach, albo druga opcja zakładająca wybory, które
które ma za miesiąc, to nic innego jak tłumaczenie swoim wyborcom, że no inflacja będzie szaleć, ceny będą wysokie, gospodarka będzie miała się źle właśnie przez te sankcje i to nie nasza wina jako rządu, że to się dzieje. Do tego w wywiadzie dla węgierskiej prawicowej gazety stwierdził, że Rosja jest ważnym partnerem i ona nie zniknie po tym konflikcie i że tak naprawdę to Węgrom nie zależy na wojnie. Oczywiście wspierają Unię Europejską i są przeciw temu konfliktowi. Do tego teraz jedność unijna jest najważniejsza. Ale z drugiej strony, skoro ta Rosja zostanie i będzie trzeba z nią po tym wszystkim rozmawiać, to on nie widzi sensu w sankcjach energetycznych nakładanych na Rosję. Mimo że potępiają agresję rosyjską, to w sumie oni chcą bardziej pokoju. Jakby ktokolwiek nie chciał pokoju na świecie. Więc znowu Orban tak trochę się rozmywa ze swoją narracją. I podkreślił oczywiście, że Węgry jak najbardziej będą wysyłać pomoc humanitarną, że przez ich terytorium może przejeżdżać pomoc humanitarna, ale broni wysyłać nie będą. Ze względu na obawę o atak Rosji na Węgry. I oczywiście ponowił, że w Budapeszcie mogą odbywać rozmowy pokojowe, jeśli strony jakby wyrażą taką chęć. Teraz Wielka Brytania, która szumnie ogłaszała sankcje przeciwko rosyjskim oligarchom, a także przeciwko tym parlamentarzystom z Dumy, którzy głosowali za uznaniem tych separatystycznych republik, od których to wszystko się de facto zaczęło. Przynajmniej tak oficjalnie się zaczęło. No i na papierze wszystko wyglądało genialnie, tylko teraz pojawia się problem. Narodowa Agencja do Spraw Przestępczości ma problem z połączeniem tych rosyjskich oligarchów znajdujących się w Wielkiej Brytanii z aktualnymi działaniami Rosji. To znaczy ciężko im to udowodnić, ciężko im pokazać, w jaki sposób na przykład bezpośrednio się przyczynili do tego wszystkiego, w jaki sposób finansowali jakieś rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie jest to prosto pokazać. A tu warto zaznaczyć, że już w 2018 roku oni próbowali zrobić coś podobnego i wtedy te problemy nie dopuściły do tego. No bo po pierwsze, musisz mieć mocne dowody, żeby coś takiego zrobić, a po drugie, jeśli się pomylisz, jeśli te dowody nie będą odpowiednio mocne, no to musisz liczyć się z wielomilionowymi procesami i wielomilionowymi karami. Więc Wielkiej Brytanii na tym specjalnie nie zależy. Do tego, a propos tych parlamentarzystów, których jest 351, kwestia wygląda tak, jak to powiedzieli wprost, no że jest to bardzo dużo i chyba za dużo papierkowej roboty, żeby móc to przeprowadzić. Do tego oczywiście też mamy względy prawne, czy to w ogóle jest możliwe do przeprowadzenia. No i obecnie sytuacja wygląda tak, że tych sankcji to możemy się spodziewać najwcześniej za parę tygodni, może parę miesięcy, o ile w ogóle, wiecie, Wielka Brytania w pewnym momencie nie zacznie się z nich wykręcać. Więc warto patrzeć na te wszystkie państwa, które tak szumnie ogłaszały rzeczy, żeby zaraz nie okazało się, że powoli i po cichu będą się z tego wycofywać. Warto o tym wiedzieć, warto o tym pamiętać. Załęski podał, że aż 16 tysięcy wolontariuszy zgłosiło się do tych ochotniczych jednostek w Ukrainie. Wielu członków to ex-wojskowi, weterani wojenni, nawet byli członkowie Legii Cudzoziemskiej, więc to może napawać pewnym optymizmem co do siły bojowej tych jednostek, ale z drugiej strony warto pamiętać, że są tam też stosunkowo zwykli cywile, którzy może nawet mieli jakieś przeszkolenie wojskowe, ale jednak nie są to tacy żołnierze. Znalazł się tam jakiś komik, jakiś kucharz i to nie jest oczywiście tak, że ci ludzie nie mają pojęcia, co robią, bo na przykład ktoś z doświadczeniem medycznym będzie pracował jako lekarz i tak dalej. Ale jednak warto wypoziomować te nadzieje co do tego legionu, tak? Nie twierdzimy, że on nie ma znaczenia. 16 tysięcy żołnierzy, z czego jakaś część na pewno była w elitarnych jednostkach, to jest bardzo dużo, ale jednak to nie jest tak, że to jest 16 tysięcy najlepszych żołnierzy na świecie. To też warto po prostu pamiętać. I ostatnia kwestia z tych dużych newsów. Rosjanie zajęli największą elektrownię atomową w Ukrainie. Oni twierdzą, że wszystko jest dobrze, że współpracują z personelem, żeby tam nic się złego nie stało, ale tu warto pamiętać, że to jest ta elektrownia, w której wybuchł pożar w pewnym momencie, który wyglądał bardzo źle i były komunikaty o tym, że trzeba to ogarnąć jak najszybciej, aczkolwiek zostało to w miarę szybko ogarnięte i Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej podała, że poziom promieniowania nie wzrósł, powołując się na stronę ukraińską, więc raczej nie ma w tej chwili zagrożenia płynącego z tego przejęcia, chociaż tu warto zaznaczyć, że ta sama agencja tak naprawdę chwilę wcześniej publikowała jeszcze rezolucję, w której potępiała w ogóle koncept walki przy elektrowniach, co wydaje się być bardzo racjonalną rzeczą i co ciekawe, pod tą rezolucją podpisali się wszyscy poza Rosją i Chinami. No cóż. I jeszcze z takich bardzo szybkich wiadomości. Międzynarodowy Trybunał Karny rozpoczyna śledztwo w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę. Co oznacza, że będą szukali jakichś przykładów zbrodni wojennych i tak dalej, żeby później móc skazywać ludzi. Jak to wyjdzie w praktyce, nie pałałbym tutaj zbytnim optymizmem co do tego, że uda się wsadzić Władimira Putina do więzienia. To raczej tak nie działa. W Sejmie trwają prace na temat tej ustawy o obronie ojczyzny. Gigantyczny temat. Myślimy o tym, czy Orb jednak nie wróci na przykład do tego tematu z polskiej polityki, z których oryginalnie wychodzimy, żeby się tym zająć, bo sprawa ważna, więc tu jeszcze będziemy ewentualnie informować. A rosyjska giełda 5. dzień z rzędu nie zostaje otwarta. I to by było na tyle. Bardzo wam dziękujemy, że tutaj z nami jesteście, nam ufacie. I tak jak mówimy, filmy o Ukrainie nie będą prawdopodobnie pojawiać się codziennie, bo chcemy, żebyście z tych filmów faktycznie wynosili pigułę informacji i najważniejszą wiedzę, a nie żeby były o niczym. Także dlatego nie będą się pojawiać codziennie, ale tak jak mówimy, na Instagramie robimy relacje praktycznie cały czas, jak tylko coś się wydarzy, więc tam ewentualnie zachęcamy. I co? No, staramy się starać dla was. Dzięki wielkie. Cześć.